Witamy wszystkich bardzo gorąco. Chcielibyśmy Was zaprosić na kolejny nasz film, dokładnie mój i Wojtka. Jutro wybieramy się na łowisko Bogucin. Są to dziecięce zawody z MetLife 2. Są to zawody charytatywne dla Kuby. Na wstępie tego filmu chcielibyśmy bardzo gorąco go pozdrowić. Pozdrawiamy Kubę. Za chwilę będziemy sobie szykować wędki i zanętę. Dzisiaj jest sobota, jesteśmy w tej chwili na działce, wypoczywamy przed jutrzejszym bojem. Będziemy chcieli coś złowić jutro. Jak będzie, zobaczymy. Nie wiemy jak z pogodą. Miejmy nadzieję, że słoneczko będzie świeciło i pogoda dopisze, że nie będzie padał deszcz. No na tą chwilę chyba zakończymy. Jeszcze dwa słowa powie Wojtek od siebie. No i zapraszamy na film. Zapraszamy na film i mamy nadzieję, że bardzo dużo ryb złowimy, oby tak było. Burza, więc musimy się spieszyć. Tutaj mam uszykowane dwa łowiska swoje. Nieprzygotowane jeszcze, także szybko sobie uszykujemy. To jest Wojtkiem. Wojtek, pomożesz? Plan jest taki, że jest ciepło i słonecznie, więc jednym zestawem będę chciał tutaj uzbroić się z Y-Riga. Tym sposobem jeszcze tam nie łowiłem ryb, chociaż łowisko jest znane w okolicy, ale mam nadzieję, że przy takiej pogodzie jest bardzo duszno i ciepło, że ryba może nie żerować z dna, może pojawiać się bardziej przy powierzchni, także bierzemy ze sobą trzy wędki. Dwie moje tutaj karpiówki, jedna wędka jest Wojtka, tam przygotowana na spławik. Też spróbujemy sobie na białe robaki połowić, albo na kukurydzę. Jak byś chciał łowić bardziej? Białe czy kukurydzę? No nie wiem. No jak byś chciał, jak zawsze łowisz, jak jedziemy na rybę? Jeszcze na spławik to ogólnie na białe robaki. Na spławik akurat w tamtym odcinku się bardzo wesoło było, bo bardzo nam pomogło. Bardzo łowiliśmy dużo na spławik, to najlepiej w robaki. No to spróbujemy na robaki. Na szybko zbuduję sobie tutaj zestaw do Z-Riga. Taki gotowy. Najpierw biorę przedłużkę. Zakładam na nią ciężarek. Zabezpieczam gumką, a ten koniec tutaj z kółkiem zakładam na żyłkę główną. Następnie biorę pływak. Tutaj już mam trochę reanimowany, jest poklejony, ale jest dobry, działa. Tutaj zostawiłem sobie taki odcinek żyłki, żeby łatwiej sobie później na nowo przeciągnąć. Także robię szybko tutaj supełek.
tą starą żyłkę przeciągam. No i tutaj mam, zostało nam szybko złączka z taką gumką, która wchodzi w pływak i to też jest nam potrzebne. Zakładam tą gumeczkę. I biorę szybko złączkę i przywiązuję do linki głównej. Zwykłym węzłem. Podoba ci się ta igła? No. A wiesz od kogo to jest? Od kogo? Od kolegi Piotra. Zobacz, co mi chodzi tu. No, zobacz. No i mamy takie coś. Ej, go zabiję. Pływak. Ściągamy to wszystko do końca. Mamy gumeczkę. O, w tej chwili widać. Szybko złączkę. Krętnik wkładamy w tą gumkę. Ściągamy do pływaka. I to jest wszystko. Tak to wygląda pływak. Tutaj jest taka pianka wypornościowa. Ciężarek leży na dnie. Pianka unosi ten przypon. A pływakiem wtedy możemy sobie regulować odległość, na której będziemy chcieli łowić. Tutaj już mam przyszykowany przypon. Około 50 cm, może trochę więcej. Haczyk, kulka, która została od ostatnich zawodów, na których byłem. Bierzemy pływak, szybko złączka, zapinamy, ściągamy gumeczkę, coś takiego, o tak będzie widać. O, coś takiego jest. No i tym będziemy jutro rzucać. Także jeden zestaw mamy gotowy. Także jedno wędzisko mamy przygotowane. Ciężarek już mam założony, żeby nie tracić czasu nad wodą. Pływak, nawet kulka jest założona. Myślę, że jutro nie będę jej zmieniał. Jest ananas, Montezuma, smużąca. Także liczę, że przypon ma około 50-55 cm. Idealny do rzutu, żeby się nie splątał. Także jeden zestaw jest gotowy. Dzisiaj tutaj chcę obejść działkę. I właśnie chciałem obejść działkę, zobaczyć jak ona wygląda. Więc powodzenia, wyruszam w wyprawę. To nie jest daleko. Nie wiem co to było. Nie podaję się, idę dalej. Nie wiem co to było. Co to było? Już wiem co to było, to co upadałem. Już obeszłem całą działkę. Wiecie co to było? To. Pokażę wam na czym to polega. Wygląda, strzela jak prawdziwy pistolet. To były te diabełki. Zaczęło padać. Musiałem kamerę przestawić pod parasol. Ale jak to mówią, dobrze, bo deszcz potrzebny. Na drugie wędzisko założyłem sobie ledkora miękkiego. Z tej strony będzie ciężarek, tutaj jest szybko złączka i do tego będzie podpięty sztywny zestaw końcowy, to od Liga, tutaj mam 3 sztuki. Będę chciał skusić jakiegoś karpia na kulkę pływającą, delikatnie podniesione to nad dnem, zobaczymy. Będzie jutro sporo czasu, także jest szansa, że coś złowimy. Proszę Państwa, jak widzicie, tata w tej skrzynce ma zawsze jakieś skarby, na przykład jak to. Bardzo fajne, tutaj ma małą igiełkę, nie jest dość ostra. Tutaj takie zahaczenie w dół, a na dole jest taka igiełka, nie jest dosyć ostra.
żółty karp i taka jajnika. Dwie wędki mamy uszykowane. Jedna tam jest w pokrowcu Wojtusia. Pławik jest założony. Mnie tutaj muchy atakują. Ale co zrobić? Jesteśmy na dworze, także... Zawody jutro zaczynają się o godzinie 7, także musimy wcześniej wstać. Nie, Wojtek? Wstaniemy rano, czy nie? Damy radę? Nie. No, ale na ryby też fajnie się staje, nie? No. Mam coś takiego, o, może pokażę bliżej. Przodrik. Zajmijcie, że się sprawdzi. Myślę sobie, że już założę sobie kulkę tutaj na ten zestaw. Tak naprawdę wziąłem sobie tylko taki mały futeralik. Cztery rodzaje kulek. Caryce, sobieski, Montezuma służąca. No i tutaj mamy Cezara. Myślę, że Cezara założę. Tutaj moja szczęśliwa igła. Bardzo dziękuję Piotrowi, przydaje się. Może Wojtek, ty chcesz założyć? Chodź, nauczę cię, jak się tylko na kulkę. Teraz tak, bierzesz tutaj, otwierasz igłę. Ona jest zamknięta teraz, otwierasz. Jak ta jest otwarta, to musisz przekuć przez środek kuleczki. Igłę, nie, nie. Przez środek, tylko uważaj na paluszki. No, ty. No, delikatnie, przez środek musisz, no. Powoli, powoli. O, jeszcze trochę, jeszcze kapkę. Jeszcze teraz. Dobra, stop. Teraz tutaj mamy przypon z haczykiem. No. I tu jest taki krótki włos. No. Teraz ten haczyk tutaj musi zaczepić. Pierwsza kulka założona przez Wojtka. Jak, proste? Proste. Proste. Dlatego jeszcze stoperek. Możemy już założyć, czemu nie? Będziemy mieli roboty na jutro. Kulce się nic nie stanie, będzie w pokrowcu. Tutaj się okazało, że ten włos, który mam założony, jest trochę za długi na tą jedną kulkę. Dlatego dołożyłem jeszcze jednego małego pop-upa żółtego, kukredzianego. Myślę, że już teraz będzie ok, z tego względu, że przynęta musi być blisko. Przynęta musi być blisko tutaj haka. I taki mały bałwanek będzie idealny. Tutaj ten jeden zestaw Chodriga, co mam. Tak sobie wymyśliłem, że tak on wygląda. Nie będę PVA zakładał bezpośrednio na przypon, żeby mi się po prostu on nie splątał lub nie wyprostował. On tak ładnie tutaj sobie jest wygięty. Ściągłem sobie ciężarek, ściągłem sobie agrafkę tutaj. I po prostu dołożyłem sobie krętlik z szybkozłączką. I on będzie tutaj przy ciężarku. Tą gumkę sobie ściągnę, zabezpieczę ciężarek. O, dokładnie tak. I w momencie rzutu ciężarek poleci z woreczkiem rozpuszczalnym i sobie punktowo będę nęcił łowisko. O, coś takiego. I tak będę sobie rzucał. Ciężarek z woreczkiem poleci do przodu. Przypon ładnie mi się ułoży na dnie. Przynęta będzie do góry. I ten krętlik szybko z łączką tutaj naprawdę nie będzie niczemu przeszkadzał. I tak punktowo będę sobie nęcił. Mam przygotowane na jutro parę worków. Myślę, że to mi starczy. Tutaj mam parę kulek jeszcze w środku. To wszystko, co mi zostało z ostatnich zawodów. Tutaj mam pokruszone kulki. Także te parę sztuk myślę, że mi starczy. I będziemy jutro walczyć. Drugi zestaw mamy przygotowany. Także na tą chwilę kończymy, chowamy to wszystko. Widzimy się jutro przy losowaniu. Losować będzie Wojtek. Ja będę nagrywał kamerą. Mam nadzieję, że wylosuję dobre stanowisko.
i mam nadzieję, że razem coś złowimy. Także widzimy się do jutro. Do zobaczenia. Do jutra. Bardzo duże są procenty. Mamy nadzieję, że coś złowimy. Ale chociaż żeby było coś. Dziękuję. Jedziemy na zawody z Wojtusiem. Pozdrawiamy. Ja też pozdrawiam. Jest 7 rano, przyjechaliśmy już na łowisko, za chwilę odbędzie się rejestracja. Rybki w wodzie pływają, bo widać je, za chwilę będziemy walczyć. Wszystkie dzieci, które teraz będziemy wyczytywać, bo zaczynamy od dzieci losowanie, zabierają sobie z każdego rzędu po jednej rzeczy, czyli jeden pelet, jeden wobler, jedna paczka haczyków, tutaj siateczka, żeby mogli się zabrać, jedna paczka kulek i tak dalej, to będziemy tłumaczyć, już podejdą. To co, czy jakieś pytania są? Zawody zaczynają się o 8, kończą się o 12:30. O tak, to jeszcze. Jakieś pytania? Głosujemy! Dobra, to w takim razie zaczynamy od pierwszej ekipy. Mariusz Bednarek i Wojtek Bednarek. Damian, jesteś na końcu. Bo zapomniał cię zapisać i cię ręcznie jest podpisałem na samym końcu. A idziemy do tego. No dobra. No Wojtuś ładnie wylosował. Stanowisko numer 29. Prawy środek wody. Także z losowania jesteśmy zadowoleni. Zobaczymy, czy będą rybki. Tak. Lewy zestaw już wyrzuciłem na Zigriga. Tutaj prawy będziemy łowić na Chodriga. Pokaż Wojtuś. Czekaj. Tak? Dobra. I tak pokazywałem wczoraj, tutaj mamy ładny klips do tego PV-eczka. I to wszystko idzie zaraz do wody. I zobaczymy. Jest? Jest. Dobra, czekaj, trzymaj jeszcze. Coś takiego. Tam, jak było losowanie, dostałem gazetkę.
i dużo więcej fantów w czapce. I właśnie teraz pytanie, co ja tam dostałem? Dostałem to, duża płoć. Jeszcze dostałem kulki Invadera. I dostałem także haczyki. I do tej gazetki jeszcze w zestawie była płyta. Nie wiem do czego. Była płyta. I też była naklejka. Kulki. Właśnie tutaj to, co mi się ściągnęła żyłka, to żyłka i ona. Dwie rzeczy. Zapinkę. I także spławik. No i teraz Wojtek pokaże. No właśnie. Idealnie. Super. Kamerę włączoną. Jest pierwsza rybka, Wojtusia. Nie wiem, czy mnie widać. Ja też wiem. No, Wojtek, uszykuj matę. No, nagrywam. Dobra. To dwa brania
na raz, ładny. Lewy oczywiście tutaj pojechał na Montezumę smużącą, a prawy na koszyczek. Także jest ładny. Też zacznę narzekać i zacznę brać. Kolega ma branie. Ryba przejechała prawie wszystkie zestawy. Gdzie ty idziesz tutaj? Zdarzyłem się cudnie z powrotem. Nie, no już tam choruje. Kolega holuje, idziemy zobaczyć. Ej, no to dobrze. 7 stanowisk przeleciał. No, widać, nie? Bo po holu dobrze. Trzyma się, trzyma. Może big fish? Zobaczymy. Nie, to widać po holu, nie? Nie mogę spadnieć, to jest taka przetoka. Ze spokojem, nigdzie nie śpieszy sobie. Spójrz się. Duża ryba tak robi. A podbierają cię jak tam? Podbierają. Podbierak fajny? Obudził się, teraz będzie wyjeżdżał. No ja panu tam wjadę. Tak chodzimy od stanowiska do stanowiska. Ryba na razie wygrywa. Tak, tak, tak. Chcemy tam wyholowanie ewidentnie. Ty, ale ja tu jestem teraz. Brawo! A nie, no to nie jest mała ryba, panie. Ja bym nie cytował tu bardzo. Ryciuweczka! Super! Piękny młody, gratulacje. Podnieś go tak do góry. A tu widziałem, że przez cały brzeg cię przeciągnął, nie? O kurde, stary. 16 przypał. 16 przypał, 14 hak.
największą rybę zawodów w kategorii dziecięcych drużyn. Wojtek i Mariusz Bednarek, 11-01. Brawo! 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 Największa ryba tego drużyn. Gratulacje. Gratulacje. Trochę tego też mamy. Gratuluję. Nie, nie chcesz, tak? Fajny gest z ich strony. Zaglądam na to, że też są w tym Invader. Chcecie, nagroda, spożywka cała zostanie rozlosowana wśród uczestników. Taki przekazany dar jeszcze kijek zapomniał. W kategorii dzieci z dorosłymi. Również z dużą wagą 1272 łowcy największej ryby Wojtek i Mariusz Bednarek. Zapraszamy. Jeszcze raz gratulacje, pierwsze miejsce. Także Kłarek. Proszę bardzo, czapeczka. Dwie wędeczki. Gratulacje mistrzów. I również zrzekają się spożywki na rzecz innych osób biorących udział. Mariusz, jeszcze raz wielkie gratulacje.